syn żużlowca i brat żużlowca skazany jest na Speedway? Ten żużel był od zawsze w naszej rodzinie. Od małego chodziłem na mecze Iskry Ostrów. Zawsze mieliśmy swoje miejsce na stadionie i pamiętam Jacka Bruchajzera, jak przed biegiem wychodził na tor, tam zakładał kask, taki rytuał i wyjeżdżał do biegu, na pewno byłem pod wrażeniem. Tata był mechanikiem, kiedyś jeździł, później brat zaczął jeździć. No ja też chciałem spróbować swoich sił i trwa to do dzisiaj. Dlaczego omijałeś od początku jakby Ostrów szerokim łukiem? Akurat to były takie czasy, że w innych klubach było lepiej? Znaczy, czy szerokim łukiem? Może tak nie do końca, bo jak ja zaczynałem, to akurat Michał jeździł w Pile. Była wtedy tam Ekstraliga i chciałem spróbować swoich sił i zdałem licencję dla Polonii Piła. Po pierwszym roku ten klub upadł, tam później były problemy. No ale udało się zmienić na Włóknia Częstochowa i do końca juniora byłem w Częstochowie. W 2015 była przygoda z Ostrowem, ale no skończyła się nie za dobrze, więc jak na razie jest mi dobrze poza Ostrowem. Tata był żużlowym idolem twoim, czy miałeś gdzieś takich właśnie współczesnych idoli żużlowych? Dał mi przykład, jak jeździć, jak wszystko układać i pracować przy tym sporcie, przy sprzęcie. Może nie pamiętam tego, jak jeździł, widziałem kilka zdjęć. Takim idolem od późniejszych troszeczkę lat był Ryan Sullivan zawsze. Jakoś tak mi się przyjęło od małych lat, że pierwsze te zawody, kiedy widziałem z jego udziałem i podobała mi się jego jazda, podobał mi się jego kevlar, jego sylwetka i tak to zostało. Później udało mi się nawet jeździć z nim w jednej drużynie w Częstochowie i to było dla mnie duże przeżycie na początku. Od najmłodszych lat lubiłeś majstrować z tatą w warsztacie? Tak, bardziej z bratem tam. Brat też miał do tego smykałkę, składaliśmy różne motocykle, wkładaliśmy silniki do różnych ram, przekładki i jeździliśmy sobie tam gdzieś na swoim małym torze. Pierwszy motocykl to tam były takie do jazdy normalnej, to mieliśmy jakieś CZ-y, stare crossy, ale był motocykl żylowy z silnikiem od Łeski. Brat z tatą i skręcali ten motocykl i coś tam się na nich bawiliśmy. Miałeś w swojej karierze ten jeden taki mrożący krew w żyłach upadek w Tarnowie. To było podczas finału srebrnego kasku, kiedy przeleciałeś przez bandę. Była myśl wtedy, żeby dać sobie spokój z żużlem? Na pewno był to ciężki moment, bo dla wtedy 18-letniego chłopaka taki wypadek i pobudka w szpitalu z dwiema rurkami w gardle to nie jest nic przyjemnego i zero pamięci, co się stało, więc nie było łatwo, ale nawet przez chwilę nie przyszła mi myśl, żeby się poddać i skończyć z żużlem. Jako młodzieżowiec masz na koncie kilka swoich fajnych sukcesów. Wygrałeś brązowy kask, był złoty medal młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski, byłeś finalistą mistrzostw Europy juniorów, ale też zdobyłeś drużynowe mistrzostwo świata z drużyną. Który z tych sukcesów cenisz sobie najbardziej? Drużynowe mistrzostwo świata juniorów w Abensbergu wygraliśmy i było to duże przeżycie. To stanąć z drużyną reprezentacji Polski na najwyższym stopniu podium było fajnym uczuciem. Też ten brązowy kask, gdzie były ciekawe zawody, bo była piątka zawodników po 20 wyścigach z równą ilością punktów, były później półfinały i finał, gdzie udało mi się to wygrać. W 2017 roku, kiedy byłeś najlepszy w pierwszej lidze, jeździłeś w Seku, awansowałeś do Grand Prix Challenge. Co się wtedy takiego fantastycznego zadziało w twojej karierze, że akurat zrobiłeś tak duży progres? No wiele spraw się złożyło i przygotowanie, i sprzęt trafiliśmy idealny. Ja byłem dobrze nastawiony do sezonu i to wszystko się zgrało i wypaliło. Teraz troszeczkę poszło w dół, ale jeszcze wszystko przede mną, żeby też zrobić dobry wynik i żeby było podobnie, nawet lepiej. Zgodzisz się z tym, że twoja kariera przypomina taki roller coaster? Raz jest super na topie, a raz niestety, i to często nawet sezon po sezonie jest nierówny i notujesz niższe wyniki. Z czego to wynika? Różnie to bywało w tych klubach i na pewno ta kariera też jest od tego uzależniona. Były problemy finansowe w niektórych klubach i nie zawsze szło inwestować w sprzęt, jakby się chciało, gdzie jak wiemy, ma to duże znaczenie w sporcie żużlowym i może też przez to były powody, też czasami może kontuzje w złych momentach. No wiadomo, w sporcie jak i w życiu czasami trzeba mieć szczęście
i trafić w dobrym czasie, w dobre miejsce. Jak to jest mieć brata żużlowca? Rywalizujecie ze sobą, czy wspieracie się? Na pewno się wspieramy, mamy razem warsztat i pomagamy sobie jak możemy, wymieniamy się doświadczeniami, czy tam sprzętowo się wspieramy cały czas i myślę, że tak będzie. Jak podjeżdżamy pod taśmę w przeciwnych drużynach, to na pewno jedziemy przeciwko sobie, walczymy, ale z szacunkiem. Tata przygotowuje ci silniki, Michałowi też. Korzystasz z usług innych tunerów też, czy tylko ufasz tacie? Tak, głównie tata przygotowuje silniki i tego się trzymamy, ale w tym roku też zamierzam coś poszukać innego, bo poprzedni sezon pokazał, że jeśli się nie trafi z tymi częściami, to jest problem i dobrze mieć jakąś alternatywę. W Rybniku zadomowiłeś się już na dobre? Czuję się tam dobrze. W zeszłym roku czułem się dobrze. Na pewno moje wyniki mogły być lepsze przez cały sezon. Końcówka była dobra, ale sezon nie był równy. Ale tak, klimat jest dobry. Jest tam bardzo dobry klimat do żużla. Jest sporo kibiców, jest zainteresowanie tym sportem. Prezes też tam pilnuje. Wszystko jest poukładane do ostatniego guzika i wszystko gra tak jak należy. Czujesz, że osiągnąłeś apogeum swojej kariery, czy gdzieś tam wszystko, co najlepsze jeszcze przed tobą? Cały czas podejście sportowca musi być takie, że najlepszy wynik jest przed nami i musimy do tego dążyć, żeby podnosić swoje umiejętności i wyniki. No jeszcze myślę, że przede mną jest ten udział w tej Ekstralidze.